Nowe koszulki i inne gadżety u Juniorskiego. Świąteczne z panią Teodor, Spigi oraz inne. Na którą zdecydujesz się ty? Więcej na juniorski.pl. O, dobra, tutaj stoi, patrzcie. Oh my god! No siemanko, szedwanko, z tej strony Tommy and welcome back to Evil Nun 2. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Evil Nun 2. Pisaliście mi, ja na razie sobie dzisiaj jeszcze też zagram na Ghost Mode. Bardzo się cieszę, że powiedzieliście, że spoko, że też zagram na Ghost Mode. Nie znaczy, że przecież, że się świat nie zawalił albo coś takiego. Ale moi drodzy, czekajcie, bo my musimy zrobić coś takiego. Musimy sobie tutaj ogólnie wszystko popatrzeć. Bo wiem, że jak my nie zatrujemy jakoś tych łonych tutaj, to wtedy tak czy siak się z tej szkoły wyjść nie da. Więc podpowiedzieliście mi, że możliwe, że te jajka musimy po prostu jakoś zarazić. Ale jakim cudem zarazić? Nie mam jeszcze zielonego pojęcia. W każdym razie pochodzimy sobie dzisiaj tutaj, pozwiedzamy troszeczkę, ponieważ jest tutaj dosyć dużo rzeczy do ogarnięcia. W ogóle możemy sobie wyjść z tej szkoły i widzimy, że ta nasza siostra, bądź też ta zakonnica, nazywa się siostra Madeline. To wiemy właśnie, że to jest nasza zakonnica, która jeszcze wyglądała młodo, wyglądała normalnie. Dopiero później zamieniła się też w jakiegoś, może kurczaka, może nie wiem, ja nie mam żadnego pojęcia, w co się zamieniła. Ale w każdym razie coś tutaj po prostu z tą szkołą jest nie tak. Tutaj się wejść nie da. Tutaj jest pani Enda. Wydaje mi się, że w Evil Nun 1 pani Endy nie było. Co tutaj w ogóle są jakieś obrazy? Nic tutaj nie ma. Dobra, tu w ogóle jakiś krzyż, okej. Okay. Czy są tu jeszcze jakieś podpowiedzi? Tu w ogóle jest coś czerwonego. Ale ja wcześniej już to znalazłem i nie potrafiłem nic z tym zrobić. Moi drodzy, czy Enda była w Evil Nun 1? Wydaje mi się, że nie. No i dlaczego nie ma kurczaków w Evil Nun 1? To jest też bardzo fajne pytanie, ponieważ no sami widzicie, że w Evil Nun 2, czyli to, co się działo przed tym, kurczaki były, a później te kurczaki zniknęły. I tak, ja wiem, że napisałem, że rodzik samochodzik przyjeżdża, ja wiem, że to jest ojciec, ale tak go po prostu nazwałem. Ja wiem, że ojciec przyjeżdża, nie Rod Suvillian, tylko John Suvillian on się nazywał? Nie pamiętam. Sister Claire była w Evil Nun 1. Mother P też była, ponieważ znaleźliśmy jej groby. W ogóle spójrzcie, że najprawdopodobniej ona już tutaj też wszystkich, Sister Alfonso, że ona tutaj już też najprawdopodobniej wszystkich pozabijała, ponieważ nie ma tutaj żadnej siostry oprócz tej, która znajduje się w kościele i je te lody od rodzika samochodzika. Dobra, moi drodzy, tutaj chyba nic sobie już nie znajdziemy. Ja w ogóle pierwszy raz chyba chodzę po tej... to jest w ogóle chyba szkoła, z tego co mi się wydaje. Bo tutaj sobie możemy wyjść. Tutaj się wchodzi do szkoły, dokładnie. I później tutaj się idzie do classrooms. Jak sobie byśmy tutaj popatrzyli, jakby tutaj była szyba albo coś takiego, to tam są ogrody i tam w ogóle jest... Widzicie? Tam jest to pomieszczenie, w którym jesteśmy i patrzymy sobie, jak rodzic samochodzik przyjeżdża. Tu jest w ogóle też kościół i tak dalej, a ogrody są chyba tam. Dobra, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Tu w ogóle też jest jakieś pamiętanie, w ogóle jest tylko i wyłącznie korytarz. Sister Lucy, okej. Okay. Też Sister Lucy nie było. I Sister Madeline. Sister Lucy nie było też w Evil Nun 1. Dobra, czy tutaj są w ogóle jakieś rzeczy, które powinniśmy przeczytać? Nie, ale możecie napisać 6632 właśnie teraz w komentarzu, żebym zapamiętał ten kod, bo ten kod nam jest potrzebny. Dobra, w ogóle... ja wiem, że jak my się tutaj zabijemy, jak oni nas tutaj złapią i tam są 3 dni do rytuału, to wtedy się tutaj pojawiają świeczki. Jedna, druga, trzecia i umieramy. No i w ogóle tu już jest tam, to nie jest maska. To jest po prostu jakaś laleczka wudu możliwe. Właśnie z tą maską, którą później w Evil Nun 1 zakładamy na twarz. I wtedy... no jesteśmy wszechmocni. I w ogóle napisaliście mi, że my nie możemy grać jako Rod Suvillian, czyli jako rodzik samochodzik, czyli tytułowy bohater z Ice Cream, ponieważ jakby tak było, to... no po prostu, no nie wiem. To nie może tak być. Jedyna osoba, która uciekła z tej szkoły, to jest właśnie ten typek Pan Niebieska Rączka. I najprawdopodobniej gramy typem Niebieską Rączką, czyli tym typem, który był w Evil Nun 1, w tej budce i później uciekliśmy z nim balonem. To jest właśnie ten typek. Najprawdopodobniej tak może być. I dobra, te kurczaki się nazywają Rostel, chyba Mr. C i Gami. No ale skąd te kurczaki się wzięły? Tego jeszcze, moi drodzy, nie wiemy. No i dlaczego tu jest taki carpet i w ogóle go down? Czy on to wszystko wykopał? Wydaje mi się, że tak. Że on to tutaj wszystko porobił i tak dalej, nie wiem. No w sumie nie mam żadnego pojęcia. Dobra, zróbmy teraz tak, że ja sobie skraftuję tutaj tą broń. Dobra, weapon piece, okej, spoko. Budujemy to sobie tutaj. I czy tutaj są jakieś
assemble here, trigger. Dobra, no nic tutaj już więcej nie ma. Ale spróbujemy zrobić, bo ja jeszcze do tego nie doszedłem. Nie doszedłem do tego, żeby zarazić te kurczaki. Mówiliście mi, żebym może tą wodą święconą zaraził. Albo żebym po prostu nie zarażał tej wody, tylko żebym po prostu zaraził od razu te jajka. Nie wiem, no możliwe, że tak jest, nie wiem. Spróbujemy to sobie teraz przejść na Ghost Mode i zobaczymy, czy potrafimy uspać te wszystkie kurczaki. I wtedy, moi drodzy, uda nam się przejść chociaż na easy. Może Disowski już przeszedł na normalu, pisał w komentarzu, że niestety mu się też nie udało przejść, bo gierka jest mega ciężka. Ale no dobra, ciśniemy, moi drodzy, dalej. Nawet pisałem z twórcami Evil Nun. W ogóle się zmieniło się już. Nie zmieniło się jeszcze. Powiedzieli, że zrobią coś takiego, żeby ta gierka była jednak troszeczkę prostsza, ponieważ gierka jest naprawdę... O, widzicie? Patrzcie! Widzicie? Oni... Czy on... Gdzie jest zakonnica? Nie wiem, gdzie jest zakonnica! O! Widzicie? Tutaj Rodzik samochodzik przyjeżdża! My teoretycznie będziemy mogli sobie te drzwi otworzyć. Ja w ogóle czekam na mody, jak wejdą do tej gierki. My możemy sobie te drzwi tutaj otworzyć i później widzieć Rodzika samochodzika z tej strony. Znaczy ojca od Rodzika samochodzika, już się tak przyzwyczaiłem, tak po prostu mówię. Dobra, zrzućmy sobie ten eyedropper może tutaj. Wiesz, bo on już sobie tutaj po prostu leżał. Dobra, niech on to sobie tutaj leży. I teraz, moi drodzy, pójdziemy sobie tu. Miejmy nadzieję, że tutaj szczypce będą. Niestety szczypcy tutaj nie ma. Ale jak to sobie tutaj ogarniemy? Dobra, to możemy iść tu i możliwe, że szczypce będą tu. Nie ma ich tu. Jest, dobra, są jednak. Ja za szybko się poddaję, co nie? O, 3-3-2. Green Potion 2, pamiętajcie, 3-3-2. No i mam nadzieję, że napisaliście ten kodzik w komentarzu. To było chyba 6-6-3-2 i tu było 3-3-2. 3-3-2. Ja sobie to może, moi drodzy, zapiszę, żeby nie było sceny. 6-6-6-6-3-2 oraz 3-3-2-2 jako Green Potion. Okej, dobra, moi drodzy, ciśniemy sobie dalej. Możemy sobie tutaj drzwi otworzyć, dobra. Czy oni już stąd wyszli? Oni już stąd chyba wyszli i sobie poszli. No dobra, no to my idziemy dalej. W ogóle nie wiem, dokąd prowadzą te drzwi na przykład. Ja bym bardzo już chciał mody i się mniej więcej dowiedzieć, jak ta mapa jest zbudowana, bo to jest ciekawe. To jest w ogóle, ja na początku się wkurzę na tą Evil Nun 2, bo gierka naprawdę jest ciężka, nawet na easy, ale muszę wam powiedzieć, że gierka jest fajnie stworzona, że ona jest taka interaktywna, że mimo, że na przykład my wychodzimy z tej mapy, przechodzimy na drugą, zadzwonimy po Rodzika samochodzika, albo raczej ta zakonnica zadzwoni i on, nie musimy być na jakiejś mapie, tylko on po prostu gdzieś tam w tle sobie te skrypty działają i on po prostu przyjeżdża i to jest naprawdę fajnie zrobione. No ale gierka jest za ciężka, muszę wam powiedzieć, że gierka jest za ciężka. Dobra, spróbujemy zrobić teraz tak, że zatrujemy sobie właśnie 3-3-2. 3-3-2 to było? Na green było dokładnie 3-3-2. Że sobie ogarniemy teraz tutaj te rzeczy. Tą wodę musimy sobie ogarnąć, dobra. Ja w ogóle przepraszam was, że znowu sobie gramy na ghost mode, ale ogarniemy to sobie kiedyś lepiej, okej? Dobra. Ogarniamy tutaj i teraz w ogóle bym chciał zobaczyć w tej szkole, co tam się wszystko znajduje. Czekajcie, tu żadnego przejścia nie ma, tu są toalety, okej. W ogóle musimy te wszystkie zdjęcia sobie też pooglądać. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest zakonnica nasza tytułowa, czy też nie. Tu jest to samo, znaczy bardzo podobne zdjęcie, tutaj też podobne zdjęcia. W ogóle nie wiem, skąd oni to wzięli, te zdjęcia, ale dobra, tutaj mamy... Tu nic ciekawego nie ma. Ja w ogóle sobie tutaj będę patrzał wszędzie, czy coś się gdzieś tutaj ciekawego znajduje. Tu nic nie ma. W ogóle tutaj wszędzie wszystko musimy otwierać. Te okulary często tu są. O, jest ink! Jest dobrze. To było 3-3-2, prawda? Dobra, jaką... Tutaj w ogóle tą torbę możemy sobie zrzucić. Nawet też tego nie widziałem wcześniej. Tu jest w ogóle Mother P, więc to jest sala od pani Mother P. Tylko dlaczego... Ja czegoś tutaj nie potrafię zrozumieć. Dlaczego my tutaj... Jesteśmy w tej szkole, a później ta szkoła się zmieniła i ona jest całkiem inna. Bo to jest całkiem inna szkoła. Ja wiem, że w Evil Nun 1, czyli po tym, co się tutaj działo, ta szkoła jest zdemolowana. Ale dlaczego ona jest całkowicie inna? Tego nie potrafię zrozumieć. Czy oni się później przenieśli? Nie wiem. Dobra. Test tube. Raz, dwa, trzy. Dobra. Idziemy teraz tutaj, bo tutaj mamy już ink. Musimy sobie kucnąć, dobra. 3-3-2 na zielone było 2, dobra. Tutaj możemy sobie potwierać, bo tutaj już chyba niczego nie ma, dobra. 3-3-2. Raz, dwa i trzy.
Dobra. W ogóle zauważcie, że ta pracownia, ta klasa tutaj jest od pani SM, czyli Sister Medallion. Czyli ona nawet już tutaj w szkole coś ogarniała, jakieś testy robiła. W ogóle tutaj miałem wam też przeczytać te wszystkie zdjęcia i tak dalej. Przeczytajmy teraz to sobie, okej. Okay. There's only a name on this photo and it's a little hard to read. Elisa. I think I've seen this girl somewhere before. Bardzo ciężko odczytać to tutaj jest na tym zdjęciu, kto jest podpisany, ale przeczytałem Elisa. Wydaje mi się, że już gdzieś wcześniej tą dziewczynę widziałem. Moi drodzy, wiecie kim jest Elisa? Ja nie wiem, kim jest Elisa. Możliwe, że to jest mama? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Albo to jest ona? Nie wiem. W każdym bądź razie, ja kiedyś, jak się rytuał nie udał, bo ja sobie tutaj też grałem, nie nagrywając tej gierki, było coś takiego, że podczas tego rytuału, gdy ona odprawia ten rytuał, to ona chciała przywołać Elisę. Duszę Elisy chciała przywołać do nas. I to nie zadziałało. I dlatego powiedziała, że jesteśmy zbędnym dzieckiem, dlatego nas zabiła i później się spaliliśmy. Ale kim jest Elisa? Elisa to możliwe, że po prostu matka od Sister Medallion. Tak to może być. Tak to możemy interpretować. Tak mi się wydaje, że też tak chyba będzie. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. W ogóle musimy znaleźć sobie jeszcze okulary. Musimy sobie znaleźć jeszcze zielony ten potion. Nie wiem dokładnie, gdzie to będzie i czy w każdym tym to wszystko sobie tu musimy przeglądać. Możliwe, że tak jest, bo okulary mogą być po prostu wszędzie. Dobra, otwieramy tu, otwieramy tu, otwieramy tu. Tu nic nie ma, dobra. Kogo to jest sala? To jest sala od pani Sister Claire, która była normalna. Wiecie, co mi się wydaje, że się stało? Pani Medallion, czyli nasza tytułowa zakonnica, miała matkę imieniem Elisa i na początku tam widzimy właśnie, że ona się spaliła? Możliwe. I my się uratowaliśmy, znaczy zakonnica się uratowała z tego płonącego domu, czy coś takiego. I ona chce ją przywrócić do życia. O, widzicie, co tutaj jest w ogóle? Joan Legaretta. Nie mam żadnego pojęcia. Możliwe, że to jest po prostu jakiś easter egg. Ale mamy Green Potion. 3-3-2 to było, prawda? Czekajcie, sprawdzę. 3-3-2. Dobra. Gdzie teraz musimy iść? Do sali. Idźmy sobie tutaj i zrobimy sobie już, stworzymy ten Sleep Potion. Raz. Raz. I dwa. Dobra, bierz to. Flask. Okej, okay, mamy. Mamy, moi drodzy, i teraz najprawdopodobniej tym możemy sobie zarazić te jajka. Okulary jeszcze muszę znaleźć. Nie wiem, czy wszystkie lokery musimy otwierać? Może nie. Może te lokery sobie później po prostu otworzę. Kogo to jest sala? Sister Lucy. Sister Lucy. Greenhouse key nie potrzebujemy. Ja potrzebuję, moi drodzy, jeszcze tylko i wyłącznie okulary. Żeby rodzik samochodzik przyjechał. Pyk, pyk, pyk. Tu nic nie ma. Pyk. 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 Okulary, no gdzie są okulary? Są okulary, dobra. Rzucaj to. Spoko. Bierz ten flask i teraz, moi drodzy, mamy już wszystkie przedmioty. Musimy je sobie tylko i wyłącznie zanieść teraz na dół. No i wydaje mi się, że już tutaj chyba sobie wszystko ogarnęliśmy w tej klasie, że już tutaj nic nie musimy sobie ogarniać. No i z racji tego, że nasza tytułowa zakonnica, Sister Medallion, ma obrazek ze swoją mamą, najprawdopodobniej Elisą, którą i tak chce przywołać, to naprawdę, jej się po prostu coś nie tak porobiło w głowie, została zakonnicą i zauważyła, że tutaj może coś eksperymentować. Bardzo to dziwne, a zarazem ciekawe. Dobrze, moi drodzy, pochodźmy sobie jeszcze w sumie po tych pomieszczeniach tutaj. Tutaj coś jeszcze ciekawego znajdziemy, bo jesteśmy właśnie w tym domku, gdzie musimy wejść na strych i zawołać rodzika samochodzika. Bo te pomieszczenia tutaj w ogóle wszystkie są mega wielkie. Nie wiem, dlaczego to jest tak tutaj wszystko zrobione, ale chyba po to, żebyśmy mogli sobie tutaj uciec, wejść szybko tutaj do trapdoor, znaczy do tego, do wentylacji i tak dalej. Tutaj znowu do wentylacji się wchodzi. Ja wiem, że tu jeszcze jest jeden obrazek do przeczytania, żebyśmy więcej tutaj troszeczkę poznali sobie tej naszej historii, albo raczej historii od zakonnicy. Tutaj sobie możemy pootwierać, dobra, ale tutaj i tak niczego nie ma. Nie wiem, dlaczego oni tutaj tych wszystkich rzeczy tak tego wszystkiego tutaj porobili. Jak tutaj i tak przecież niczego nie ma. Dobra, weźmy to sobie, może tutaj przykręćmy. I ten obrazek, który musimy przeczytać, on jest na dole. Tam w ogóle jest coś związane z Warszawą. Nie wiem, dlaczego twórcy zdecydowali się na Warszawę, na Polskę, ale czekajcie, gdzie jest ten obrazek? On gdzieś tu jest, dokładnie tu.
Happy times. My daughter and I at her grandparents' house in Warsaw. Is this a woman's sister Madeleine? Wow, she sure has changed. What happened to her? Dobra, happy times. My daughter and I, czyli fajne czasy. Moja córka i ja u dziadków w domu w Warszawie. Czy ta kobieta to jest, możliwe, że to ta, czy ta kobieta to jest sister Madeleine? Wow, she sure has changed, ona się mega zmieniła. What happened to her? No chyba, że chodzi tutaj o tą mniejszą osobę. Chyba, że, wiecie co się mogło też teraz tak stać? Mogło się też stać tak, że ta woman, to jest właśnie sister Madeleine i ona możliwe, że miała córkę Elisę, która umarła. Albo to była jej córka, albo to była jej matka. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak wy o tym, co wy tutaj w ogóle o tym myślicie. Jak to powinno być, bo widziałem tam, mi fajne komentarze pisaliście. Tutaj w ogóle niczego nie ma. Nie wiem, dlaczego tutaj są takie... Jest wiele pomieszczeń, w których po prostu niczego nie ma, co nie? My tak naprawdę musimy bardzo dużo w klasie znaleźć tego wszystkiego, a później rozkładamy te przedmioty i tyle. Wydaje mi się, że twórcy już się przygotowali i stworzyli takie wielkie te wszystkie pomieszczenia i tak dalej. O, on ucieka, gdzie on idzie? On ucieka tędy, widzicie? I tam dalej można sobie przejść i chyba tam się idzie do klasy. Nie jestem pewien. Że oni się już przygotowali, jak będzie kolejna aktualizacja, bo oni już napisali, szykujcie się na kolejną aktualizację, co nie? To jest dopiero mega. Ledwo co gierka wyszła, to oni już napisali, szykujcie się na kolejną aktualizację. Dobra, gdzie ja teraz tutaj muszę iść, bo znowu się tutaj... nie potrafię ogarnąć. Dobra, schodzimy, moi drodzy, na dół. Idziemy sobie teraz po baterię i sprawdzimy, czy da się zarazić tym właśnie czymś, jak to się mówi, te jajka. No bo po coś ten gun jest potrzebny. On nie jest potrzebny po to, żeby się po prostu bronić przed nimi wszystkimi. Tylko on jest po coś potrzebny właśnie, żeby tutaj wszystkich uśpić, wziąć te klucze i uciekać. Bo to nie jest normalne, że oni nawet na easy zrobili coś takiego, że... Że i czterech nas goni, bo to jest później nie do przejścia. Dobra. Przejrzyjmy sobie teraz tutaj teleskopem, jak to teraz tutaj wszystko wygląda. Tu jest w ogóle ten kościół. Tutaj się te drzwi otwierają, gdzie myśmy sobie tutaj stali i... O, widzicie, patrzcie, nawet pani Madeleine tutaj chodzi. Oh my god, więc to jest naprawdę takie mega wszystko interaktywne. Spójrzcie, że ona teraz... Ona teraz idzie do classrooms chyba, prawda? I dlatego jej teraz tutaj nie ma. Czyli ona spaceruje sobie tutaj wszędzie. Oh my god, ta gra jest naprawdę świetna. Ta gra jest naprawdę świetnie zrobiona. I teraz, dlatego teraz mamy spokój od naszej zakonnicy i spokój od Gamiego, bo oni poszli chyba teraz do classrooms. Jak my byśmy sobie teraz poszli do classrooms, to muszę wam powiedzieć, że oni teraz tam będą. No chyba, że ewentualnie teraz będą tutaj, przy tym wyjściu, tak też może być. Ale no dobra, ciśniemy, moi drodzy, dalej. Ja sobie wezmę teraz ten... Flask, dokładnie. Idziemy na górę i spróbujemy teraz zarazić sobie te jajka. Wątpię, żeby to zadziałało, bo my to potrzebujemy, żeby sobie ogarnąć ten... Jak to się mówi? Czekajcie, no spróbujemy. You need the egg gun. You need the egg gun. Więc my to musimy ogarnąć z tym holy water, czyli z tą wodą święconą. Dobra, jesteśmy w kościele. Porozglądajmy się teraz tu. Co to jest za obrazek? Nie wiadomo, po prostu jakiś taki randomowy, żeby po prostu był. Co tutaj w ogóle jest napisane? Praise the Lord. Co tu jest w ogóle? Tutaj nie wiem co, jest też jakieś zakonnice i tak dalej. Tutaj też nic nie ma. Na tych obrazkach. Tutaj sobie w ogóle możemy chyba wejść nawet. Tutaj sobie już wejść nie możemy niestety. Tu jest wszędzie wszystko pozamykane, it's locked. Ale możemy wejść sobie chyba tu. Z tego co mi się wydaje, dokładnie, spójrzcie, widzicie? O, tu jest kolejny obrazek, spójrzcie! I won't forget you. The angels will take good care of you in heaven, even though I miss you so much here on earth. This was written recently, although the photo looks like it's been here for a while. Nigdy cię nie zapomnę. The angels take good care of you in heaven. Anioły cię będą strzegły w niebie. Even though I miss you so much here on earth, nawet jak cię tutaj bardzo za tobą tęsknię tutaj na ziemi. That was written recently, to było już bardzo dawno temu napisane, although that photo looks like it's been here for a while. Czyli, że to zdjęcie już tak jakby tutaj było troszeczkę. To jest, więc sister Madeleine to jest ta.
I ona miała córkę Elisę. Więc Elisa to jest jej córka. I ona musiała zginąć gdzieś, po coś za coś. Nie wiem dokładnie po co, dlaczego. I dlaczego tu jest coś takiego, dlaczego tutaj się wejść nie da. Możliwe, że dopiero później w kolejnych aktualizacjach się tam będzie dało wejść. Ale moi drodzy, wiemy już jaka jest historia Evilnun. Evilnun miała... O, widzicie, musimy tutaj zrobić Holy Water. Dokładnie, you poison the Holy Water. No i co teraz tutaj możemy zrobić? You don't have anything to pour with. Nie masz niczego, czym byś mógł stąd to wyciągnąć. Więc my coś tutaj jeszcze potrzebujemy. Egg gun? Co my tu... Ja wiem, co my potrzebujemy. Potrzebujemy jeszcze ten łony do wyciskania tego. Aha, o, i tutaj też jakiś ten. Dobra, tu nic nie ma. Więc moi drodzy, historia Evilnun jest następująca. Evilnun była normalną osobą, co nie? Była sobie po prostu normalna. Da się tutaj wejść? Tu się wejść nie da. O, da się otworzyć, ale wejść się nie da. Ale bez sens. Tutaj w ogóle coś jest napisane? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra. Wiecie, jaka jest historia Evilnun? Evilnun, praise the Lord. Evilnun, w ogóle tutaj można sobie przemówić. Amen! Historia Evilnun. Edge Junior. Historia Evilnun jest taka. Zakonnica była normalną osobą. Nie była zakonnicą. Miała córkę imieniem Elisa. Elisa umarła. Zobaczymy to sobie jeszcze na początku, na tej cutscence, dlaczego umarła. Evilnun stała się zakonnicą, najprawdopodobniej dlatego, że ją straciła i tak dalej, więc stwierdziła, że chce się oddać komuś, jakiemuś tam bogu i tak dalej. I zobaczyła, że w tej szkole też już się coś nie tak dzieje, albo zaczęła praktykować jakieś czarnoksiężnictwo, coś w tym stylu. Ona stworzyła właśnie te wszystkie, jak to się mówi, te wszystkie właśnie te kurczaki i tak dalej. I próbuje przywołać Elisę nami. Bo jak ona tutaj odprawia jakiś rytuał, to ona chce, żeby Elisa, jej dusza weszła do nas. Nie udaje się to, dlatego nas spaliła. Dobra, jaki był tutaj kod? Zaraz wam powiem. 6632. Nie napisałeś w komentarzu, nie wiem dlaczego, dobra. 6, 6, 3, dobra. I 2. Okej, spoko. Moi drodzy, otwieramy teraz tu. Bierzemy tutaj ten femur, szybko tą kość. Idziemy sobie, moi drodzy, teraz tutaj na górę. W ogóle bardzo dziwne to jest, nie? Że my sobie tutaj siedzimy przed tym. Nie widzimy tutaj, co prawda, ołtarza, a tu już są jakieś takie schody. Bardzo dziwne to jest. Ale no dobra, jesteśmy... Tutaj w ogóle też coś można zrobić kiedyś później. Widzicie? To będzie można kiedyś odkręcić, tak mi się wydaje, w aktualizacji. Tutaj coś jest? Nie, tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Widzimy, że ona sobie tutaj żre. Window. If you open the window, she sees you. Jeżeli otworzysz okno, to ona cię zauważy. No i ona wpieprza tutaj te lody od rodzika samochodzika. Cały czas żre. Dobra, zróbmy teraz coś takiego, że ja sobie zadzwonię, ona zejdzie na dół, zrzucimy te lody i poczekamy na nią, aż ona... Da się tu wejść? Aha, tutaj się dało wejść, dobra. Aż ona przywoła rodzika samochodzika i zdobędziemy sobie te kluczyki od głównego wejścia. Dobra, rodzik samochodzik przyjechał, spójrzcie. Przyjechał, okej. Okay. Schodzi sobie z tego motoru. Bo w ogóle wcześniej też tego nie widzieliśmy, wczoraj jak nagrywaliśmy, czy tam przedwczoraj, już nie pamiętam kiedy to nagrywałem. On zaraz podejdzie, dzwoni teraz tutaj, okej. Okay. Drink, drink. Aha, i tutaj jak jest to wejście, co myśmy sobie tutaj szli i teoretycznie tutaj te drzwi, których nie możemy otworzyć, to wtedy Evilnun przechodzi sobie tędy, idzie tu i wchodzi tędy. Z tym gamim całym. Dobra. On teraz tutaj przyszedł. Czy możemy teraz już zaświecić na przykład, jak ona sobie tutaj będzie szła? Patrzcie, możemy już teraz to aktywować, patrzcie. Teraz to jeszcze nie zadziałało. Ona musi najpierw te lody dostać. Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Bóg zapłać. I tak dalej, i tak dalej. Bóg zapłać. Bardzo ci dziękuję za to. Dobra, on jej przekazał lody. My teraz sobie, moi drodzy, zdobywamy teraz ten kluczyk. Okej. Okay. Ten kluczyk poszedł tam. Wypłynął sobie tu, tu i tu. Dobra. I rodzik samochodzik, moi drodzy, pojechał. Widzicie? Tu jest ten kościół. Tu jest wejście do tego, więc tu jest właśnie to wszystko od zakonnicy. I tutaj są chyba te classrooms. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. I tam jest etyk. Stamtąd sobie... Widzicie? Stamtąd sobie patrzymy tutaj na rodzika samochodzika, jak on przyjeżdża. Dobra. Mamy teraz ten main door key. Wydaje mi się, że teraz musimy, moi drodzy... zarazić sobie jakoś te jajka, bo też mi pisaliście w komentarzach, że tak to najprawdopodobniej trzeba zrobić. Ale no dobrze, idziemy sobie tu, wejdźmy sobie na górę, zostawimy te klucze tu. Okej. Okay. I ja teraz lecę
zarazić te jajka. Tak to najprawdopodobniej będzie trzeba zrobić. Dobra, mam teraz to cosik w ręce. Miejmy nadzieję, że uda się wyciągnąć właśnie z tego holy water to, co potrzebujemy. Patrzcie. You can't use this item here. Widzicie? Więc tej gry się nie da przejść. You can't use this item here. No to jak ja mam wyciągnąć stąd tą wodę i zarazić te jajka? No chyba, że ja muszę teraz załadować te jajka i tutaj jeszcze raz przyjść. No spróbujemy to jeszcze raz, ale jak sami widzicie, tą wyciskarką to tutaj nie działa. Czy ta broń zadziała teraz na tym holy water? Oh my god! Oh my god! Okej? Okay? I teraz tymi jajcami musimy strzelać do nich, żeby oni poszli spać. O Jezus Maria, jakie to było proste, a zarazem dziwne. Tu jest w ogóle... do spowiedzi sobie możemy wejść. Da się tutaj coś zrobić? Czy tylko się można tutaj ukryć? To się można tylko ukryć. No dobra, moi drodzy, i teraz mamy te jajca zarażone. I teraz jak sobie do nich strzelimy, to oni pójdą na kilka sekund spać z tego, co mi się wydaje. I akurat mamy 5 jajek, a chodzą 4 postaci, które musimy zarazić teraz, okej? Okay. Iść teraz szybko na górę. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Ja w ogóle już widzę tutaj, że mamy zarażone te jajca. Fajnie, że mi napisaliście w komentarzu. Junior, spróbuj może zarazić te jajka. No i widzicie, i to jest właśnie odpowiedź na to. Dobra, lecisz teraz. Gdzie oni teraz tutaj są? Patrzcie. Gdzie oni teraz tutaj wszyscy są? Gdzie oni tu są? Dawaj. No. O, dobra, tutaj stoi, patrzcie. Oh my god! Okej? Okay? Tylko najgorsze jest to, że jak tutaj nie ma wszystkich tych kurczaków, tylko jest tylko i wyłącznie jeden na przykład, to ja nie wiem, czy my teraz możemy tak po... Oh my god, i oni naprawdę idą spać, ale na ile idą spać, tego to ja nie wiem. Możliwe, że ktoś tutaj jeden z drugim przyjdzie do drugiego, do trzeciego i tak dalej. I oni po prostu się nawzajem będą budzić. Albo to będzie cały czas teraz działać. No chyba, że zakonnica tutaj może przyjść i je zbudzić. Czekajcie, bo nie ma Gamiego i nie ma zakonnicy. Musimy poczekać, aż oni teraz tutaj przyjdą. Dobra, zobaczcie, że teraz zakonnica podejdzie do tego. Nie budzi go. Gami też poszedł spać, a zakonnica? Oh my god, i wszyscy poszli spać! Jak ona śpi? A co ona ma na nosie? Ona nic nie ma na nosie. Możemy ją popychać, ewentualnie. Możemy ją schować tutaj pod ten? Pod sofę? Zauważcie, że teraz, że wszyscy śpią i my teraz, moi drodzy, na spokojnie sobie stąd możemy uciec. Moi drodzy, jak ja już teraz to odkryłem, jak sobie to w sumie odkryliśmy, bo mi to napisaliście w sumie, że da się tak, że mam tak zrobić, to teraz to sobie na spokojnie przejdziemy, bo zobaczcie w ogóle, że ja strzeliłem do tego i on teraz tutaj cały czas śpi, a ja tutaj czekam chyba z 5 minut, aż Gami z zakonnicą przyjdą. Tylko dlaczego zakonnica ich nie budzi? To nie wiem, możliwe, że ona to po prostu ma gdzieś, ale teraz teoretycznie jak Gami śpi, wszyscy śpią, jak my teraz uciekniemy, to teraz teoretycznie na cutscence nie powinien nas Gami gonić, ani nikt nas tutaj nie powinien gonić, tak mi się wydaje. Możliwe, że będzie jakaś inna cutscenka, chociaż nie jestem pewien. Otwieramy, wychodzimy. Uciekamy? No chyba, że teraz Gami się obudzi. Może też tak być. Jednak się wszyscy obudzili, okej? Okay? Czyli cutscenka jest inna. Znaczy cały czas jest ta sama. Gami, come in. It's cold. Okej. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj jeszcze obejrzę szybko te intro, żeby się upewnić, czy to była jej córka, czy to była jej matka, ale wydaje mi się, że to była jej córka. Dobra, moi drodzy, dzisiaj jeszcze raz z tym intrem. Tu jest jakiś dom i to jest chyba ta Elisa. Dobra, to jest jej córka. Śpiewaj mi do snu. A ona tu już jest nauczycielką, okej? Okay? Dobra, tu jest, widzicie? Zakonnica i jej córka Elisa. Okay. Tu jest, widzicie? Zakonnica po lewej i jej córka Elisa, okej? Okay. Sister Madeleine. Okej. Okay. Chodzi sobie tutaj, usiądzie teraz na swoim stoliku i będzie znowu tutaj próbowała coś pisać.
Ale jej się tutaj cały czas ta jej Elisa przypomina, ta jej córka. Widzicie? Coś tutaj się stało nie tak. Dlaczego jej córka zginęła, tego jeszcze nie wiemy. Ale ją to cały czas dręczy. Ją to cały czas dręczy. Widzicie, cały czas ją to denerwuje. Że coś się z jej córką stało, że umarła. Nie wiem jak umarła, dlaczego umarła. Zdenerwowała się. Okej. No i teraz jesteśmy my tutaj, okej. Więc teraz, moi drodzy, ogarniemy sobie może jeszcze na przyszłym odcinku wszystkie cutscenki, jakie tutaj są, bo widziałem właśnie, że jeden jest rytuał, drugi, że nas zakupuje i możliwe, że jeszcze jest trzecia, chociaż nie jestem pewien. No dobrze, moi drodzy, no wiemy już, że Elisa była jej córką. I dlaczego chciała... Dlaczego umarła? Dlaczego... No wiadomo, dlaczego chcę przewrócić, bo ją bardzo kocha. Ale dlaczego ona umarła, tego się jeszcze, moi drodzy, musimy dowiedzieć. No i dlaczego ona takie jakieś kurczaki zaczęła tworzyć? Wszystko chyba dla tej Elisy. Moi drodzy, Evil Nun 2, napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. Dlaczego umarła ta jej córka? Gdzie ona umarła? W jakim sposób ona umarła? Ale wydaje mi się, że miało tutaj związek jakiś z pożarem. Że był jakiś pożar i ona umarła, ona później stała się zakonnicą. No dobra, moi drodzy, piszcie komentarze. Na razie, godzinie 10.